Witam serdecznie, słuchajcie, po takiej krótkiej weekendowej przerwie, bo tam troszeczkę, no, że tak powiem, byłem zajęty. Dzisiaj jestem trochę brudny. Na koniec wam pokażę fajną ciekawostkę, co potrafi zrobić lajonek, który zostanie przeładowany, ale to na koniec filmu. Także od razu możecie przewijać, ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj składamy z chłodzeniem pasywnym wzmacniacz 300 W. Nie za wielką, w porywach może 350. I to będzie krótki odcinek z pomiaru wzmacniacza. No i opiszemy, nie? Dokładnie, co to takiego jest. Znaczy, co to... Przeróbka, no. Chciałem po prostu wymusić, żeby po prostu nie było możliwości spalenia tego czegoś. Czyli katujemy go w tej chwili na 4 ohmach, bo mam dwa równolegle, 8-ohmowe, 200-watowe, 100-watowe, 200 W, 8 ohmów. Czyli mam 4 ohmy w tej chwili, 200 W obciążnik. I słuchajcie, no to może sobie zróbmy tak. Tutaj, o, już jestem tutaj w rogu, na górze. Tu widzimy generator. Damy takiego basika, takiego fajnego. Nie no, dobra. Zróbmy sobie na przykład 265 Hz. Możemy sobie zjechać to. Nie będziemy tego zjeżdżać. Moment, tylko tutaj sobie ustawimy. O, 269 Hz to jest tak pi razy oko najbardziej skuteczna, że tak powiem, moc przy tym. No, można sobie pomiar zrobić. Będziemy sprawdzać też temperaturę. Specjalnie radiator tutaj. Momencik, specjalnie radiator przemalowałem na czarno, ponieważ od aluminium się myli. Na koniec wam odwrócę. Tu mamy ten obciążnik, tu mamy dodatkowy wiatrak, ponieważ ten wiatrak z tyłu, który tam wyciąga, jest zbyt słaby. Muszę go sobie podłączyć. Będzie szumieć, bo to jest taka nawiew od... Boże, od jakiegoś wzmacniacza lampowego, czy coś takiego, od jakiegoś nadajnika. No i dobra, to co? Zmierzmy sobie go najpierw na 4 ohmach, nie? Co on potrafi? O! Się zmieściłem, słuchajcie, 25 V. O, i już łamie. 24,8. 25,8 już łamie. 25 V. Słuchajcie, 25 V. My sobie go teraz trochę podgrzejemy. 25 V przy 4 ohmach. 25 V przy 4 ohmach. Gdzie jest mój kalkulator? Oczywiście, jak zwykle, miałem go zawsze pod ręką. Jest. To musi nawiew pracować, dlatego nie jest tak głośno. 25 razy kwadrat, czyli 25, podzielić przez 4. 156 W. 156 W przy 4 ohmach. To nie jest dużo. No ale teraz tak, zmniejszmy to sobie. Zmniejszmy to sobie. Przełączmy obciążnik na 2 ohmy. Na 2 ohmy. I jedziemy basem. O, zaczyna łamać. Tu już łamie. Tu nie łamie. 23 V na 2 ohmach. No i przeliczmy sobie teraz 23 razy 23 podzielić 2. 264,5 W. 264,5 W. No dobra, to sobie tylko teraz troszeczkę że tak powiem, pokatujmy. O. Nie ma co katować. I zmierzmy sobie radiator. 39,9, 40 stopni. Na drugim 41. Tam się za dwa tranzystory. Tylko. Gaśmy lampkę, bo to też troszeczkę myli. 40 stopni. 40 stopni. Temperatura obciążnika 56. 67. 80.
88. No, troszeczkę dostaje w pierwicz. Teraz dostaje w pierwicz i to równo dostaje. Około 80 stopni. Tutaj patrzę też na tym, bo z tym tu się myli. Ma 80 na pewno. Weźmy sobie na czarno mazakiem chociaż trochę, żeby zrobić pomiar dokładniej. I tak około 6 cm. Stopni, no. Ma 80 stopni. No dobra, zmierzmy sobie jeszcze radiator. 43 stopnie, o, zaczyna grzać. 43,8. Na środku 44. 45 stopni, słuchajcie. No może tak mieć, wiecie? Albo można go trzymać. Katujemy dalej, znaczy katujemy. Żadny katuszon nie przechodzi, wiecie? Bo trafo jest solidne, właśnie. Zmierzmy trafo. 37,5 stopnia, także możemy bez problemu RMS-em ciągnąć 268 W, czy tam 5. Ile tam jest? 23 V. 23 V przez 2 ohmy. To jest tak, 23 razy 23 podzielić 2. 264 W, no 265 można liczyć. No. I teraz jak mi ktoś chinę jakąś przyniesie i powie, że to jest końcówka kilowat, będę się śmiał? stopnia, no radiator można trzymać, katowania nie ma. Słuchajcie, równie dobrze prawie na zwarciu by mogło to pracować. I trafo 37 stopni w pomieszczeniu, 30 stopni, tak? 28 stopni jest w pomieszczeniu, dużo, no bo mamy dzisiaj upały, ostatni tydzień już upałów. 48, tak do 50 stopni dobije, nie? Dobra, no to teraz tak, nie wyłączamy tego. I pokażemy, na czym to pracuje. Tak, filtracja to jest dwa kondensatory po 33 tysiące mikro. W sumie na 40 V, czyli 80 V idzie na połówki. A wygląda to tak. Zaraz Wam pokażę, tylko tutaj małą kamerkę sobie blisko postawię. O! Nic innego jak stary Eltron z przerobionym zasilaczem. Już pamiętacie ten zasilacz? To jest mój zasilacz do testów. I słuchajcie, w tej chwili ciągle 264 W ciśnie. W tej chwili. Oczywiście musimy sprawdzić temperaturę 80-90 stopni, bo możemy zagotować, słuchajcie, 91, zagotować sztuczny obciążnik. No nie chcę, bo mi szkoda tego sztucznego obciążnika trochę. No cóż, no. Zobaczcie, na srebrzance 45,5. No 40, a na czarnym 45,9, 46. Tranzystor czarny 43. No bo to plastik. Radiator ma na dole, nie? No, na dole 40,58, prawie 60 stopni ma. No ale daje w RMS-ie 264 W. Na dwóch komach, praktycznie na zwarciu. Co z trafem się dzieje? Delikatnie, letnie może pracować, nie ma problemu. 37,5.
37, tak samo jak było, tak jest, 37 stopni. Słuchajcie, jako driver, to siedzą tranzystory 70W, 2N, no bo takie akurat miałem pod ręką. 2N to są parki z ulicy bodajże. Musiałbym tutaj sobie poświęcić, żeby przeczytać, bo ja już zaczynam śledzić te elektroniki. 61, 49 i 2N 64, 91 i drugi 64, 88, czyli to są te standardowe z Toski bodajże, końcówki mocy. Na obciążniku oczywiście wygięło wskazóweczka, tu mamy 0, to mamy 100 W wyskalowane, wskazówki idą do samej góry. Ja troszeczkę zmniejszę moc, żeby pokazać, że te wskazówki pracują, nie? O! Tak, żeby nie wchodzić na przester, to jest 23 V. O, delikatnie ciepły się zrobił. Delikatnie, nie delikatnie. Ciepło się robi w pomieszczeniu. O, od tego trzeba zacząć. Grzeje, grzałka pracuje. No dobra, a teraz na koniec wyłączmy sobie, wyciszmy go. Ok, dość katowania, wyłączam z sieci. Temperatura radiatora 48 stopni. Jeszcze raz z drugiej strony. No 52, około 50 stopni, 48, 52. Dobra, ten wiatrak sobie jeszcze, niech trochę pochodzi mi sztuczny obciążnik, a kurde, bo jest ciepły. A ja pokażę Wam, za chwilę przyniosę Wam wkrętarkę, którą dzisiaj niechcący wysadziłem. Ta-da! Tu siedziały dwa lajonki, słuchajcie. Load balancer też tutaj był zamontowany. Tak wygląda wkrętarka po podłączeniu, po zwarciu przełącznika. Przełącznik zrobił zwarcie i zrobił zwarcie na lajonkach. Zdążyłem je tylko wyrzucić na ziemię, na powietrze. I teraz sobie wyobrażacie, w laptopie robi się zwarcie i 8 lajonków, tu dwa siedziały, 8 lajonków w torbie zaczyna płonąć, a jeszcze gorzej jak gdzieś to jest w samolocie albo nie do zgaszenia, aż wyjdzie cała energia z lajonków. Tak wygląda wkrętarka. Tak wygląda moja ręka, trochę brudna, ale nic mi się nie stało, nie? To z takich ciekawostek z warsztatu dzisiejszego dnia. Dobra, pozdrawiam. Pozdrawiam. Wyłączam już te nawiewy. Pozdrawiam. I no i co? Jeszcze raz pozdrawiam. Łapeczki stawiajcie do góry. Koniecznie. No i oglądajcie, no. W następnych odcinkach będzie jeszcze więcej ciekawostek. To będzie power mixer. To będzie taki mały power mixer. Na dwóch omach będzie mógł pracować z mocą tam 260-280W. No i to będzie tyle, no. Będzie miał 4 wejścia stereo albo 8 mono, no. O. 4 wejścia będzie miał przełączane. No. O Jezu. Mikrofon linia, nie? 4 wejścia mikrofon linia i 2 wejścia stereofoniczne liniowe. Pozdrawiam. Wzmacniacz taki do odsłuchu. Można w kolumnę go wstawić. Bye.